Wiecie, kiedy zaczynamy rezygnować? Od dłuższego czasu obserwuję całą masę pasjonatów i zaczyna tworzyć mi się pewien wzór, kiedy tak naprawdę zaczynamy rezygnować ze swojej pasji, ze swojego marzenia, kiedy te marzenie zaczyna umierać. Siada chęć do pracy, morale, dyscyplina i determinacja. Tym momentem jest pierwsza prawdziwa porażka. Kiedy łapiąc się za pierwszy tekst w swoim życiu, piszemy od razu książkę, w którą angażujemy się emocjonalnie, zaczynamy widzieć już empiki, zaczynamy widzieć spotkania autorskie, adaptacje na Netflixie, a tu się okazuje, że mamy do poprawy dialogi, opisy, a nawet fabuła potrafi być nielogiczna lub zwyczajnie naiwna. Kiedy rysujemy komiks i widzimy już wielkie mangowe serie albo marvelowskie adaptacje, a tu się nagle okazuje, że nasza kreska ma jeszcze bardzo duże braki, nie potrafimy rysować postaci, nie mamy problemy z anatomią, a nawet często okazuje się, że fabuła właśnie zgrzyta od samego początku, że nasz bohater nie jest dobrze przemyślany. Kiedy nagrywamy na YouTubie od pół roku i nadal nie mamy 100 tysięcy subskrypcji. Nawet w modelarstwie widzę taką tendencję, że ludzie idą na zawody modelarskie, nie mają wcale jeszcze jakichś super modeli, idą na zawody modelarskie, nic nie wygrywają, żadnego medalu, żadnego nawet wyróżnienia i ci ludzie zaczynają, zwyczajnie mówiąc, przygasać. Słowem, zaczynamy rezygnować, kiedy nasz pierwszy duży projekt, taki wiecie, na serio, spotyka się z opinią publiczną i ta opinia okazuje się nie być tak pozytywna, jak nam się wydawało. I to najczęściej jest duży projekt, to nie są rysunki albo opowiadania, ale jest to cała książka, cały komiks, cała seria komiksowa, duża diorama modelarska, duży projekt gry komputerowej. To nie jest jakaś delikatna indie gierka, tylko już duży projekt gry komputerowej i okazuje się, że cały projekt ma błędy już u samych podstaw, dlatego że nie mieliśmy doświadczenia wcześniej w takich projektach i coraz bardziej się pogłębiamy w tych błędach i tworzymy takiego, można powiedzieć, kolosa na glinianych nogach. I niejednokrotnie angażujemy się w takie projekty na całe lata. Niejednokrotnie słyszę o ludziach, którzy rysują swój komiks albo piszą książkę od 2, 3, 4, nawet 7 lat. I trudno z czegoś takiego zrezygnować, kiedy to dzieło staje się takim naszym trochę małym przyjacielem. Wielu po prostu boi się poddać, bo o wiele łatwiej jest się poddać, niż zacząć od nowa. Dlatego rada ode mnie: traktuj swoje prace jak poligon doświadczalny. Na swoich pracach masz się przede wszystkim uczyć. Traktuj zainteresowanie innych jako dodatkowa, wypadkowa sytuacja, a nie jako cel sam w sobie. Przede wszystkim na swoich pracach, bez względu na to, czy jest to niewielka gra komputerowa, czy jest to komiks, czy jest to opowiadanie, masz się przede wszystkim uczyć, masz szlifować swój warsztat, bo duże projekty dopiero nadejdą. Przykładowo, brałem udział w każdym jednym konkursie literackim, w którym tylko miałem okazję, który tylko zobaczyłem. Nie miało dla mnie żadnego znaczenia, czy wygram ten konkurs, czy nie, dlatego że kiedy już wziąłem udział w konkursie, miałem do napisania opowiadanie na przykład na 10 tysięcy, 15 tysięcy znaków na konkretny temat, no to od razu kminiłem, okej, to musimy zrobić fabułę, trzeba zaplanować, to jest około 10 stron tekstu, no to już zaczynamy nad tym pracować. Czytamy tekst jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, robimy redakcję tego tekstu, wyłapujemy kolejne swoje błędy, wyłapujemy kolejne rzeczy, które warto by było poprawić. Tutaj dialog zgrzyta, tutaj opis zgrzyta, tutaj coś jest nielogiczne. Na małej treści o wiele łatwiej jest zauważyć te błędy, o wiele łatwiej je poprawić. I taki już wyszlifowany tekst, kiedy wysyłamy, nie ma znaczenia, czy on właściwie wygra, bo my już jesteśmy zwycięzcą, bo już nabyliśmy doświadczenie, już nabiliśmy tego expa, więc to, czy drobną mi jakieś itemki, mówiąc żargonem gamerskim, nie ma znaczenia. Dokładnie to samo jest w przypadku rysunku, dokładnie to samo jest w przypadku gier komputerowych. Jeżeli rzucę się od razu na duży komiks, to będzie mi ciężko go poprawić od samych podstaw, ale jeżeli wysyłam swoją pracę rysunkową na jakiś konkurs, no to tą pracę obejrzę kilkukrotnie, przemyślę kilkukrotnie, zobaczę, czy ten pierwszy obrazek jest dobry, czy może jednak coś zmienić, czy szkic jednak poprawić, w inną stronę troszeczkę pójść.
I już na takich mniejszych pracach o wiele więcej wyciągamy, prawda? O wiele więcej jesteśmy w stanie wyciągnąć, co zrobiliśmy właściwie źle, co trzeba poprawić, co jest jeszcze moją wadą, co mi nie wychodzi. Bardzo ważne jest też to, że na takich małych pracach nie angażujemy się aż tak emocjonalnie, więc o wiele łatwiej jest nam na przykład usunąć pół opowiadania, bo dochodzimy do wniosku, że mamy lepszy pomysł na zakończenie, a ponieważ to będzie tylko 5 stron do napisania, to nie przeżywamy tego w taki sposób. No, gdybyśmy mieli do usunięcia pół książki i nagle mamy 150 stron tekstu do nadrobienia, no to wtedy potrafi być problem. Dokładnie tak samo jest z ilustracjami. Jeżeli w trakcie rysowania dochodzi do nas, że nie podoba nam się ta perspektywa, wolimy zrobić coś innego, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten rysunek podrzeć, żeby ten rysunek pogiąć, wyrzucić do śmietnika i zacząć nową pracę, bo nie zainwestowaliśmy aż tyle czasu, aż tyle emocji w ten obrazek. Więc tutaj to jest właśnie ten poligon doświadczalny. Czy mi wyjdzie, czy nie wyjdzie, nie ma znaczenia. Ja się właśnie w tym momencie uczę. Widzę coś takiego również na YouTubie. Bardzo wiele osób mnie pyta o to, jak wybić się na YouTubie i wykorzystując swoje 6000 subskrypcji doświadczenia, postaram się pomóc tym osobom w oddzielnym zupełnie odcinku. Ale powiem wam, że sam to widzę na YouTubie, że na przestrzeni roku, na przestrzeni tych 2 lat moja narracja bardzo się zmieniła. Nauczyłem się dużo bardziej występować przed kamerą, nauczyłem się troszeczkę bardziej pracować z mikrofonem. Dotarłem mniej więcej już do tego, jak nagrywać z kamerą. Mamy wreszcie studio, zacząłem się uczyć, jak wyglądają właściwie miniaturki, jak w ogóle pozycjonować te odcinki na YouTubie. I powiem chyba szczerze, wolę się tego uczyć w zaciszu swojej kochanej grupy odbiorczej, którą mam obecnie wokół was, niż jakby teraz miało 100 tysięcy osób mi napisać, że rudy śmieciu, nie znasz się na tym, co robisz, tutaj robisz to, tutaj to. Po co? Po co pchać się na takie rzeczy? Aczkolwiek mogę chyba śmiało powiedzieć, że wolę swoją obecną grupę odbiorczą, bo każdy z was jest warty 100 innych widzów, więc czuję się w tym momencie, jakbym miał 600 tysięcy subskrypcji. Dlatego apel ode mnie. Jeżeli masz jakąś pasję, rysujesz, piszesz, śpiewasz, zajmujesz się sportem i spotykasz się już z pierwszymi porażkami, nie rezygnuj. Choćby nie wiem, co się działo, nie rezygnuj, próbuj dalej. Rzuć się na mniejsze projekty, podziel ten projekt na mniejsze części i nie rezygnuj, twórz dzień po dniu. Porażki się naprawdę zdarzają. Ja mam sam zakopane kilka książek na komputerze, kilka projektów, dużych projektów, które w połowie drogi gdzieś tam uznałem, że nie warto ich kontynuować, wypalił się po prostu pomysł. Mam bardzo dużo takich projektów zakopanych, których nikt nigdy nie widział, ale dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. Dzisiaj publikuję książki, dzisiaj mogę powiedzieć, że Kosmiczne Bobry się ukazują niedługo, że będzie druga część, trzecia część, że jeżdżę po bibliotekach, właśnie dlatego, że nie zrezygnowałem z tego pisania, nie poddałem się na tej drodze i pisałem ciągle kolejne teksty. Dlatego prośba ode mnie, nie rezygnuj, choćby nie wiem, co się działo, twórz dalej, bo jesteś twórcą. Jeżeli już dotknęła cię jakaś porażka, to wiesz, gdzie robisz błędy. A jeżeli wiesz, gdzie robisz błędy, to wiesz, co masz w tym momencie poprawić, co możesz poprawić i co zrobić, żeby być jeszcze lepszym. Sam z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to, co jest niezbędne w osiąganiu sukcesu na tle swojej pasji, to nie jest talent, to nie są pieniądze, to nie są znajomości, to jest konsekwentna, ciężka praca. Dzień po dniu. Z mojej strony to wszystko i jak zawsze na razie, do zobaczenia i do usłyszenia.